szkoły są twoje. W niedzielę 7 maja w Istebnej odbyły się 21 zawody furmanów. Ponad 30 zawodników wzięło udział w takich konkurencjach jak slalom z drewnem oraz siła uciągu. Nie zabrakło również atrakcji towarzyszących. Stoisk z akcesoriami konnymi, konkurencji dla publiczności, występu kapeli góralskiej oraz stoisk gastronomicznych kół łowieckich. Witamy pięknie w Istebnej na placu tutaj za naszym stacją benzynową. Mamy 21. edycję zawodów furmanów. Niestety warunki atmosferyczne w zimie nam nie pozwoliły na przeprowadzenie tych zawodów, bo albo nie było śniega, albo był lód, więc to dla bezpieczeństwa koni też robimy. No i uznaliśmy zrobić wersję wiosenną. Już kiedyś była edycja, taka wersja letnio, więc uznaliśmy, że też będzie fajnie. No póki co pogoda tak wytrzymuje. Mamy nadzieję, że ta w ogóle gorąca atmosfera i ta aura nam będzie sprzyjać, żeby te zawody się tu dzisiaj odbyły. Mamy kapelę góralską, mamy kuchnię regionalną, kołocze, mamy koło łowieckie, które uważyło pyszny dziczyzny gulasz. Także drodzy Państwo, przybywajcie do nas o 10:00. Startujemy z konkurencjami. Mamy dwie konkurencje, slalom i mamy siłę uciągu. Także no, mamy większość jednak zawodników tu, z Trójwsi. Wiem już tu dziewczyny z biura zawodów mówią, że się numerki skończyły, a mieliśmy ich 300. Także nie wiem, wiele tych zawodników na chwilę obecną. No mam za chwileczkę, możemy podać informacje, no ale cieszymy się, że udało się to zrealizować, no bo to jednak takie duże przedsięwzięcie z Nadleśnictwem Wisła, jest też wspaniała współpraca, no i cieszymy się, że możemy takie wydarzenie wspólnie realizować, no bo jest to też wielka promocja, no i przede wszystkim docenienie tej ciężkiej pracy tych naszych leśników, tych naszych furmanów, bo to trzeba mieć też powołanie do takiej pracy, do tego kontaktu z koniem, no i do tej ciężkiej pracy leśnej. Także też to jest oddanie trochę hołdu dla nich, że te konie nie tylko pracują, ale też mają trochę rozrywki, zarówno furmani, jako i konie. Także cieszymy się i zapraszamy Was do Istebnej. Witamy Państwa bardzo serdecznie w gminie Istebna. Bardzo się cieszę, że jest tak liczna frekwencja. Aż 17 par, jest wielu uczestników, także trzymamy mocno kciuki przede wszystkim za bezpieczeństwo, za warunki pogodowe. Witamy wszystkich kibiców, którzy są niezawodni, przyjechali do Istebnej, naszych mieszkańców, wszystkich gości. Cieszę się, że ta impreza standardowa dla nas tutaj razem z panem nadleśniczym jest kontynuowana i Nadleśnictwo Wisła bardzo mocno wspiera gminę Istebna w tym zakresie, także dziękuję panie Andrzeju za to, że możemy tutaj razem tworzyć tak wyjątkowe wydarzenie. Pani dyrektor, wszystkim pracownikom dziękuję, bo mieliśmy dużą wątpliwość, czy te zawody się odbędą ze względu na warunki atmosferyczne, ale jest wszystko dobrze i trzymam kciuki za wszystkich, którzy tutaj dzisiaj są i mam nadzieję, że ta rywalizacja jak zwykle będzie bardzo, bardzo udana. Także miłego życzę tutaj Państwu pobytu, wielu wrażeń, no i oczywiście bardzo mocno kibicujemy tym naszym furmanom. Także jest Krzepa z Praszna i Dominik, jedziesz po dwa.